warunki bytowe gatunku Homo sapiens, czyli nas, nigdy nie były lepsze. A jednocześnie co chwilę odkrywamy nowe choroby psychiczne. Coraz więcej ludzi ma problemy z psychiką i doświadcza ataków paniki. A najprościej mówiąc, coraz więcej ludzi jest nieszczęśliwych. I czy to nie jest pewnego rodzaju paradoks? Świetne czasy, z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwych, czyli w końcu to są najlepsze czasy, czy nie? No, nie odpowiem dzisiaj na to pytanie, ale warto zdać sobie sprawę z tego, że mimo, że to wszystko wokół nas tak szybko się zmienia, to nasz mózg, nasze ciało, no i właśnie najważniejsze, że ten mózg jest dalej tym starym mózgiem jaskiniowców. Więc wątek jest bardzo ciekawy, a ja dzisiaj zrecenzuję książkę, która wkracza w ten wątek i go analizuje pod wieloma kątami. Jest to książka pod tytułem Nasza nerwowa planeta, autorstwa Matta Haiga. Dzisiaj zrecenzuję tę książkę. Dzisiaj trochę porozmawiam o wątkach, które zahacza ta książka, więc zapraszam. Zanim przejdę do recenzji, chcę powiedzieć, że jest to pierwsza książka, którą przed recenzją musiałem przeczytać dwa razy. Więc przeczytałem ją jeden raz i jest ona tak chaotyczna i tak wiele wątków zahacza, że nie byłem pewny, co o niej powiedzieć. Dodatkowo chciałem powtórzyć sobie całą książkę, ponieważ bardzo przypadła mi do gustu i świetnie się ją czytało. Więc postanowiłem przeczytać ją drugi raz, bardziej pomyśleć nad niektórymi wątkami i tym sposobem stało się tak, że przeczytałem ją dwa razy. Więc tak jak mówiłem, jest ona bardzo chaotyczna. Sam autor zdaje sobie z tego sprawę i o tym pisze. Jednak tak sobie pół żartem, pół serio napisał, że to tak jest celowo, bo on chce zachęcić czytelnika do własnych rozważań, dlatego jest taka chaotyczna. Być może taka jest prawda, być może trochę przesadza i usprawiedliwia się, ponieważ ogólnie cała książka jest bardzo nieformalnym językiem pisana i mi się to bardzo podobało. Nadużywam teraz słowa bardzo, ale nieważne. Więc książka zahacza mnóstwo wątków. Autor nie jest w żadnym stopniu ekspertem, a jest taką samą osobą jak czytelnik i próbuje się odnaleźć w tej naszej nerwowej planecie. Nerwowa planeta oznacza to, że jest to planeta bardzo, bardzo wysoko skomunikowana z uwagi na to, że globalizacja jest na bardzo wysokim poziomie, z uwagi na to, że komunikacja między różnymi miejscami jest coraz szybsza. I najprościej mówiąc, nasza planeta, nasz świat się kurczy, ponieważ jest coraz lepiej skomunikowany. I o to chodzi w tej nerwowej planecie. Więc zaraz Ci przedstawię szczegółowo, co tam jest napisane. Ale zanim przejdę do szczegółów, postaram się ją streścić i zgeneralizować do jednego zdania. Więc jest to książka, która opisuje, jak technologia, cywilizacja i kultura wpływa na to, że jesteśmy nieszczęśliwi. To jest taka ogromna generalizacja tej książki i zastanawiałem się trochę nad nią i naprawdę to jest coś, co najlepiej streszcza tą całą książkę. Ale zaraz Ci wymienię dokładne wątki, jakie w niej występują, ponieważ sobie je wypisałem. Oczywiście autor ich tu nie zaznaczył wprost, bo mówię, książka jest bardzo chaotyczna. Tu jakiś jeden rozdział, tu zaraz obok drugi rozdział z czymś całkiem innym, więc naprawdę nie jest łatwo ją recenzować jako recenzent, ale z drugiej strony jako czytelnik świetnie mi się ją czytało, więc nie mogę powiedzieć, że ten chaos jest minusem w żadnym wypadku, ale ponieważ jestem recenzentem, to dla mnie poniekąd jest to minus. W tym momencie do opisu i przedstawiania Wam wątków posłużę się notatkami, ponieważ wypisałem sobie tutaj te wątki. Autor opisuje te wątki i opisuje, jak sobie z nimi radzić, więc podchodzi do tematu kompleksowo. Zacznijmy od pierwszego wątku. Oczywiście kolejność jest losowa. Pierwszy wątek, kultura konsumpcjonizmu. Jest to wątek, który mówi nam o tym, że nowoczesny marketing i nowoczesny świat jest stworzony w ten sposób, że ciągle zachęca nas do konsumowania więcej, do robienia lepiej, więcej, dalej i tak dalej. Czyli zachęca nas do ciągłej próby polepszania się. Więc nie ma tak, że
ciesz się tym, co masz, ciesz się tym i tym, tylko jest pewna kultura tego, żeby chcieć więcej, dalej, lepiej, tak jak już mówiłem, więc o tym jest jeden z pierwszych wątków. Kolejny wątek to wątek, który łączy się z poprzednim, jest to wątek wyglądu i tego, jak przez to, że żyjemy w kulturze, jakiej żyjemy, większość ludzi nie jest zadowolona ze swojego wyglądu i stale próbuje coś sobie zmienić. I tutaj autor opisał w ogóle ciekawy przypadek pewnego kraju, w którym media społecznościowe, różne media inne i taka kultura masowa była na małym poziomie i ludzie byli zadowoleni z tego, jak wyglądają, nie przejmowali się tym aż tak bardzo. A potem, gdy weszła już ta amerykańska kultura, różne teledyski, filmy, seriale i tak dalej, to sytuacja całkowicie się zmieniła i ludzie zaczęli być niezadowoleni z tego, jak wyglądają. Więc to już bardzo dużo nam mówi. Autor oczywiście podchodzi do tematu jeszcze głębiej niż właśnie ja to przedstawiłem i opisuje, jak wygląda cały problem tego, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądamy. Firmy chcą nam sprzedawać to obraz przyszłych nas, czyli kup sobie ten krem, a będziesz taki, kup sobie ten program treningowy, a będziesz taki, rób to i to, i to, i to. Więc jesteśmy ciągle namawiani do stawiania się kimś innym i nie cieszenia się tym, jacy jesteśmy. Kolejny wątek to wątek paniki i ataków paniki. Wątek bardzo bliski autorowi, który przeżył w swoim życiu nie jeden atak paniki. Dokładnie opisuje, jak u niego wyglądały te ataki paniki. Dla mnie stanowiło to dużą wartość, ponieważ nigdy nie miałem ataku paniki i no, ciekawe jest to, jak inni ludzie mogą postrzegać niektóre kwestie. Więc autor opisuje mnóstwo rzeczy o tych atakach paniki, o tym, jak to wygląda, o tym, z czego to wynika i jak sobie z tym radził. Więc to jest kolejny wątek i lecimy do kolejnego, którym jest połączony świat. Czyli to, że świat się kurczy, coraz lepiej jest on skomunikowany. Wiemy, co się dzieje na drugim końcu świata i poniekąd się też tym przejmujemy przez to, że media tak o tym trąbią, więc to jest ten wątek. Kolejny wątek, wątek psychiki i jak o nią dbać i czego nie robić, żeby zachować to zdrowie psychiczne. Więc to jest kolejny wątek. Autor sam zmaga się z tą kwestią, sam często ma z tym problemy po prostu, więc opisuje, jak on sobie z tym radzi, jak próbuje sobie radzić, co tam przeczytał, jakieś różne ciekawostki, jakieś badania i tak dalej, więc tak wygląda ten wątek i ten wątek jest naprawdę ważny i myślę, że jest on kluczowy w całej książce. Kolejny wątek, wątek mediów społecznościowych i jak one sprawiają, że czujemy się nieszczęśliwi, że czujemy pewien stan pobudzenia, że nie potrafimy odczuć tego głębokiego spokoju, ponieważ ciągle się czymś martwimy, więc wątek mediów społecznościowych również bardzo trafny i aktualny. Kolejny wątek, wątek mediów informacyjnych, czyli tego, jak z każdej strony napływają do nas informacje, które nic nie zmieniają w naszym życiu, a tylko sprawiają, że bardziej się stresujemy, przejmujemy i boimy różnych rzeczy. Ale o to chodzi mediom informacyjnym, o wzbudzeniu w nas negatywnych emocji i po prostu zaangażowaniu nas jak najbardziej w te różne problemy. Oczywiście autor głębiej podchodzi do tego tematu, więc jeżeli ty nadmiernie konsumujesz treści informacyjne, to ta książka jest dla ciebie. Kolejny wątek, który sobie wypisałem, to wątek chorób psychicznych. Wątek tego, jak aktualnie społeczeństwo traktuje choroby psychiczne z całkiem inną wagą niż choroby zdrowotne, takie fizyczne. Więc autor mówi, że jest to niesamowicie powiązane, daje na to argumenty, opowiada o tym, z czego wynika to rozdzielenie tych dwóch rodzajów zdrowia i chorób i jak sprzeczne jest to z tym, jak jest naprawdę. Więc to jest bardzo ciekawy wątek, który otworzył mi oczy na jedną kwestię i sprawił, że naprawdę zacząłem o tym myśleć i zmieniłem swoje postrzeganie tego tematu. Więc jest to temat również bardzo ważny. Kolejny wątek, wątek niesamowitości życia. Więc jest niby te wątki, które wymieniałem, są bardzo negatywne, ale książka zostawia cię z takim pozytywnym myśleniem, z takim większym spokojem, z większym luzem i z większym szczęściem. I ten ostatni wątek przenika się we wszystkich wątkach. Jest to wątek niesamowitości życia. Wątek tego, że chociażby mamy w swoich zębach wapń, mamy
w swoim ciele azot, mamy w swoim ciele inny pierwiastek. I te wszystkie pierwiastki zrodziły się kiedyś z wybuchu gwiazdy. I taką drogę przeszły, że trafiły do naszego ciała. I czy to nie jest niesamowite? I to jest oczywiście przykład. Autor podaje tu wiele, wiele więcej różnych rzeczy, które są w naszym życiu niesamowite i sprawiają, że jesteśmy niesamowici. Więc tak wyglądają wątki, które sobie wypisałem. Oczywiście wątków jest więcej. Ja wypisałem te, które akurat wpadły mi do głowy podczas szybkiego brainstormu. Jest tych wątków więcej. Bardzo trudno mi byłoby wypisać wszystkie, bo jak mówię, książka jest chaotyczna. Sam autor nie podaje wprost tych wątków, ale o nich pisze po prostu, więc sam musiałem je wypisać i dojść do nich. Jest ich oczywiście więcej. Autor pisze o byciu obecnym również. I tak ogólnie, tak jak mówiłem, niby większość wątków jest negatywnych, ale jednak książka zostawia cię z tym pozytywnym myśleniem, z tą wyższą świadomością życia. Więc z tego powodu zaznaczałem sobie mnóstwo cytatów w tej książce. Teraz mam taki pomysł, że wylosuję może losową stronę i przeczytam, co tam zaznaczyłem sobie. Więc pyk. Dobra, tu nie mam nic zaznaczonego, tylko tytuł, więc pewnie cały rozdział jest dobry. Okej, dalej. O, mam tu pewne zaznaczenie. Nie mam pojęcia, co to jest, więc przeczytajmy. Łatwo jest nie oceniać ludzi za to, że są chorzy. Dużo trudniej jest nie oceniać ich za to, jak się czasami zachowują z powodu swojej choroby, ponieważ przyczyny są niewidoczne. Czyli jak ktoś nam powie, że jest chory na jakąś chorobę psychiczną, no to go nie oceniamy. Ale jeżeli się zachowuje jakoś z powodu tej choroby, to już go oceniamy. I tu na przykład dam wam przykład depresji. Więc jak ktoś ma depresję, no spoko, jesteśmy wyrozumiali, ale jeżeli ta osoba jest gburna, jakaś smutna czy coś, no to już trudniej nam jej nie ocenić z tego względu, ponieważ nie mamy pełnych danych i też przyczyny są niewidoczne, jak tu autor napisał. Więc to jest fajny wątek. Oczywiście lepiej go przeczytać w odniesieniu do całego rozdziału, bo taki wyrwany fragment niewiele może ci dać, ale jednak postarałem się, żebyś to zrozumiał. I jeszcze jeden pyk. Okej, to jest fajny, już przeczytałem go sobie szybko. Warto pamiętać, że uczucie, które nas dręczy w ostatnich czasach, że każdy rok jest gorszy od poprzedniego, jest po części tylko tym uczuciem. Więc tutaj autor opisuje to, że jak nam się wydaje, że coraz gorsze jest nasze życie na świecie i tak dalej, i potem daje nam dowody na to, że tak nie jest i jest coraz lepiej. Jednak przez to właśnie media różnego rodzaju, tak się po prostu czujemy. Więc takie dwa przykładowe fragmenty tej książki, które sobie zaznaczyłem. Być może nie są one najlepsze, niewątpliwie są tu lepsze perełki, ale są to dobre fragmenty i tyle. Trochę się rozgadałem, więc przyszedł czas na ostateczne podsumowanie. Książkę zdecydowanie polecam. Jest ona świetna. Świetnie się ją czytało. Bardzo mi się podobało to, że jest ona niepisana. Jest ona pisana nieformalnym językiem, przez co nie musiałem się tak męczyć tym, jak została podana, a mogłem się delektować samą treścią. Więc książkę zdecydowanie polecam. Samo to, że przeczytałem ją dwa razy i zaznaczyłem mnóstwo fragmentów, świadczy o tym, że jest ona naprawdę dobra. Będę do niej wracał, będę wracał do tych fragmentów i przypominał sobie niektóre rzeczy, ponieważ wątków jest mnóstwo. Niemożliwe jest zapamiętanie ich wszystkich za jednym posiedzeniem. Więc tyle o tej książce. Oczywiście wątki, które opisałem, to większa część tej książki, ale nie wszystko. Dzięki za tą recenzję, dziękuję wydawnictwu Sensus za współpracę recenzencką, bo dostałem tą książkę za darmo, żebym ją zrecenzował, więc tak właśnie zrobiłem. Podobała mi się. Tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.